Mówi się o panu, że jest pan propagatorem baloniarstwa nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jest pan pomysłodawcą i twórcą Świnica Balon Club. Skąd pomysł na tak oryginalne hobby, jakim niewątpliwie jest baloniarstwo? Latanie od dziecka było moją pasją, od dziecka było moim marzeniem. Baloniarstwo wyszło trochę przypadkiem, ponieważ zrobiłem licencję na śmigłowiec, zacząłem latać śmigłowcem, ale po wypadku naszego prezydenta w 2010 roku jednak zapragnąłem latać czymś bardziej bezpiecznym i poszedłem w kierunku miękkiego latania, czyli baloniarstwa. Jakie kwalifikacje trzeba uzyskać, żeby samodzielnie móc wnieść się w przestworze? Licencja pilota balonowego jest równoznaczna z licencją pilota Boeinga, ponieważ 11 przedmiotów, które trzeba zdać w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, są to pełne egzaminy zawierające wiele trudnych przedmiotów. Jedynie budowa statku powietrznego różni się, ponieważ my musimy znać budowę balonu, a piloci Boeingów muszą znać budowę wielkiego samolotu. Co do budowy balonów właśnie, wyróżniamy dwa typy. Balony na ogrzane powietrze oraz balony gazowe. Zdecydowana większość baloniarzy korzysta z balonów powietrznych. Pan natomiast zdecydował się na balon gazowy. Skąd taki wybór? Znaczy posiadam i balony na ogrzane powietrze i balony gazowe. Natomiast jeszcze jest trzeci typ balonów, czyli balon gazowo na ogrzane powietrze. To jest typ tak zwany rozier. One służą do latania dookoła świata. Natomiast wracając do pytania, skąd pomysł na balon gazowy? Balon gazowy jest częścią elementu balonu rozier. I byłem w Szkocji, bo miałem taki balon, ponieważ kiedyś mam zamiar polecieć dookoła świata. I jednym z elementów niezbędnym do tego, żeby to zrobić, było przeszkolenie na balon gazowy. Skoro przeszkolenie na balon gazowy, no to pomysł, żeby kupić balon gazowy. I pomysł na balon gazowy wyniknął też z tego, że jest to inne latanie, że rozmowy ze starymi polskimi mistrzami, między innymi z Ireneuszem Cieślakiem, nakłoniły mnie do tego, żeby spróbować tego baloniarstwa gazowego. I tutaj pojawił się na mojej drodze wspaniały balonista Wilhelm Eimers, który został moim trenerem, zgodził się mnie przeszkolić, zgodził się mnie wyszkolić i przeegzaminować. I dzięki temu zrobiłem licencję na balon gazowy jako pierwszy w Polsce i po 15 latach baloniarstwo gazowe wróciło do Polski. Oprócz lotów typowo turystycznych, balony startują również w różnego rodzaju zawodach. Czy mógłby pan przybliżyć specyfikę takich zawodów? Balony gazowe startują właściwie w jednym typie wyścigów balonowych. Jest to latanie na dalekie odległości i długie czasy spędzane w koszu balonu. Jest to najstarszy wyścig balonów, Puchar Gordona Bennetta, który jest rozgrywany raz do roku. Są to oficjalne mistrzostwa świata, które są rozgrywane w tym roku też we Francji. Startujemy również z naszym balonem. Jesteśmy nazywani Team Poland One, ponieważ w tym roku już wystawiamy dwie drużyny polskie narodowe. W ubiegłym roku byliśmy samodzielnie. I jest jedna, jedyna kategoria lotu. Kto dalej doleci bez względu na długość spędzonego czasu w powietrzu. Co do zeszłorocznego startu wraz z Mateuszem Rękasem, byliście blisko wywalczenia triumfu, skończyło się na 5. miejscu. Czy rzeczywiście, mierzycie wyżej? Rzeczywiście było bardzo, bardzo blisko. Pogoda pokrzyżowała nam plany. Ja to mówię, że tyle nam zabrakło, tak naprawdę około 2 godzin lotu zabrakło nam do tego, żebyśmy zostali mistrzami świata. Oczywiście, mierzymy i będziemy robić wszystko, żeby Polska znowu wróciła na najwyższe podium mistrzostw świata Pucharu Gordona Bennetta, ponieważ 5-krotnie zdobywaliśmy jako Polacy ten puchar i Ireneusz Cieślak ostatnio, jak z nim rozmawiałem, czyli nasz stary mistrz, mówił, że chętnie oddałby już tą polską koronę. Co oprócz umiejętności decyduje o powodzeniu w takim wyścigu, locie? Szczęście, sprzyjający wiatr? Wszystko razem. Tak naprawdę wszystkie te elementy, które wymieniłeś, są bardzo ważne. I szczęście, i umiejętności, i wygoda w balonie i wiele, wiele czynników, które mają znaczenie podczas tego długiego lotu, ponieważ loty to są około 50, 60, 70 godzin w balonie w bardzo małej przestrzeni. Trzeba mieć niezwykłe predyspozycje do tego, żeby umieć się z tym znaleźć i umieć sobie z tym poradzić psychicznie. Dlatego ja ciągle mówię, że latanie balonem gazowym, szczególnie w Pucharze Gordona Bennetta czy w Pucharze Great America's Challenge, to są zawody i zabawa dla naprawdę dużych chłopców. Pana syn również rozpoczął przygodę z baloniarstwem. Można powiedzieć, że odziedziczył przysłowiowego bakcyla po tacie.
Tak, no on twierdzi, że będzie najmłodszym pilotem balonowym w Polsce, bo w Polsce przepisy europejskie pozwalają na to, żeby zostać pilotem w wieku 14 lat i on twierdzi, że będzie najmłodszym pilotem i to osiągnie. 8 maja w Krzyżowej rozpocznie się 3-dniowy Balon Festival, którego jest pan głównym organizatorem. Na jakie atrakcje mogą liczyć domowi goście? Atrakcji będzie naprawdę bardzo, bardzo wiele. Zaczynając od światowych gwiazd baloniarstwa. Przyjedzie nasz polski mistrz Ireneusz Cieślak, 84-letni balonista, który swoimi historiami, opowieściami zapewne zadowoli nie tylko baloniarzy, ale także publiczność. Przyjadą aktualni mistrzowie świata Wilhelm Eimers i Matthias Zenge z Niemiec. Przyjadą amerykańscy piloci, przyjadą polscy wielcy piloci, którzy startowali w wielu zawodach, zdobywali rozliczne tytuły. Oprócz balonowych atrakcji jeszcze będą atrakcje muzyczne. Wystąpi dla Państwa Limal, wystąpi nasz przyjaciel zespół Tekla Klebetnica oraz wystąpi trzeciego dnia Zbigniew Wodecki. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję, zapraszam do Krzyżowej. Wszystkiego dobrego. Blue Sky.